Witamy Państwa na kolejnym filmie. W sumie będzie temat, o którym wszyscy wiedzą. No, wszyscy wiedzą. No i jak to wygląda? Natomiast tutaj pan Krzysztof Niski chciał zaprezentować projekt. Chciałby nam przeczytać coś i to nie tylko nam, ale pytanie, jakiej osobie chciałby to przeczytać. I dlatego właśnie na kanale Królewska Telewizja zostanie to opublikowane i przedstawione. I oczywiście sobie wyobrażam, jaka będzie później dyskusja po tym. Ale my musimy najpierw to posłuchać, o co to chodzi, a później po tym filmie, no tutaj będziemy, jeszcze mamy chwilę do opowiedzenia coś na ten temat. A więc prosimy. Dzień dobry. Szanowna pani premier, jestem zaniepokojony informacjami, które ostatnio przekazały media. Podobno pani bardziej i szybciej zadłuża kraj od pana Edwarda Gierka. Jestem tym bardzo zaniepokojony. Dlatego chciałbym przedstawić projekt. Wersja robocza tego projektu to koło zamachowe plus. Jestem zatrudniony w dużym zakładzie pracy. Średnio w miesiącu pracuję 160 godzin. I z tych pieniędzy, z tych godzin odprowadzany jest podatek. Większość pracowników tego zakładu pracuje 10 godzin dziennie i także w soboty. Z nadgodzin nie jest odprowadzany podatek. W okolicy jest dużo podobnych zakładów i w każdym jest tak samo. W skali ogólnopolskiej dotyczy to milionów osób zatrudnionych w zakładach prywatnych. Nikt nie może uczciwie płacić podatków, ponieważ przegrałby z konkurencją, co ma przełożenie na zubożenie państwa o kilkadziesiąt miliardów złotych. Gdyby państwo pozyskało te pieniądze, to mogłoby wynagrodzić każdego pracownika stałą premią w wysokości 500 złotych bez opodatkowania. Chciałbym też zwrócić uwagę, że dochód zaksięgowany wzrósłby znacznie, co by skutkowało odrzuceniem kilkudziesięciu tysięcy wniosków o 500+. Co dodatkowo wzmocniłoby budżet państwa. Państwo od niepamiętnych czasów walczy z szarą strefą. Według skromnych szacunków jest w niej kilka milionów osób. Jeśli legalnie zatrudnieni dostaną po 500 zł, to każdy będzie chciał zalegalizować swoje zatrudnienie. To drastycznie zmniejszyłoby zatrudnienie w szarej strefie. Spadłaby też liczba rodzin objętych opieką społeczną. Jeśli weźmie pani pod uwagę mój projekt, będę z panią ja i miliony innych uczciwie pracujących Polaków. Życzę pani wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Krzysztof Niski. Tak jest. Wysłuchaliśmy. Treść tego to my po prostu zamieścimy w opisie. Natomiast co chcę powiedzieć ciekawego? Powiedz Krzysztofie, jak to wygląda u ciebie w zakładzie? No właśnie to, że wszyscy wiedzą. To wczoraj żeśmy rozmawiali na ten temat i no mówiłeś, że jak któregoś pracownika się zwolni, bo coś tam i on, co on później robi? Ten taki, jeżeli pracownika się zwolni, no i co on później robi? No jaka jest reakcja? No na pewno nie pójdzie z tym na skargę do Urzędu Pracy, bo to jest wszystko, że to jest wiadomo, urząd po prostu jest wtedy bezsilny. To są układy między zakładami, między urzędami skarbowymi. Każdy wie, ale nic w tym kierunku, nikt nic nie robi. A czy takie rzeczy wpłynęły do Urzędu Skarbowego? Znaczy nie wiem, chyba tak, na pewno Urząd Skarbowy o tym wie, rząd też na pewno o tym wie. Zresztą o tym się mówi wszędzie, w każdym miejscu, tylko nie publicznie. Aha, no dobrze. A z tego co ja wiem, to w Polsce jest tak zwane 30% szarej strefy. No i to wzrasta. No właśnie, bo to o tej szarej strefie mówimy. I stąd właśnie ta odezwa. No i teraz, czy masz jakieś inne takie przykłady, gdzie no właśnie bulwersuje cię to, że nie mówi się tego publicznie, a wszyscy wiedzą? Czy masz jakieś jeszcze przykłady? No jedno, każdy na pewno by miał coś do powiedzenia.
Ale tutaj można zaznaczyć, że ten projekt będzie zrealizowany, to będą obustronne korzyści. I państwo będzie miało korzyść. I ci ludzie, którzy pracują w tej szarej strefie. No dobra. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że no też o czym nawet miałem z tym styczność. W ostatniej firmie to byłem wszystko na zatrudniony jak należy, powiedzmy. No i to chyba był chyba największy problem właśnie tej firmy. Była to włoska firma, ale ona właśnie zatrudniła mnie wtedy na pełnym legalu, także nie było żadnych tutaj cudów. Ale co ciekawe, co zauważyłem, kiedy już powiedzmy nie pracowałem w tej firmie, no i tak poszukiwałem właśnie możliwości zatrudnienia jako kierownik budowy, bo wtedy pracowałem jako kierownik budowy, no to wiecie co się stało? I na przykład taka pani, do jednej firmy dzwonię, a jedna pani to od razu bez żadnej żenady przez telefon mówi, że dostanie pan 1800 zł, to tak na umowie, a reszta w kopercie, nie? No takie firmy po prostu też widzę, że funkcjonują. Teraz w sumie po tym filmie no pewnie każdy pomyśli, no to jest jakieś normalne i nie byłoby z tym jakiegoś tam problemu, ponieważ no każdy o tym wie i jakoś sobie no jakoś żyje, no bo jednak żyć trzeba, nie? A więc to tutaj to właśnie to tego typu skala problemu. Co jeszcze chcę powiedzieć ciekawego? Ja odnoszę wrażenie, że jak tutaj pan Krzysztof to przeczytał, i to bo ja to już od wczoraj znam, tą treść, to od razu mi się coś nasunęło. I to jest bardzo ciekawa sprawa. W Nowym Testamencie, w tych tak zwanych Ewangeliach synoptycznych, jakie one są, takie są, ale są, jest mowa o tak zwanej tradycji faryzejskiej. Byli tacy faryzeusze, czyli kapłani, i oni spowodowali taki system bardzo drobiazgowy, że praktycznie on był bardzo trudny do wypełnienia. System oddawania czci Bogu, ofiar, tego, co w dany dzień można robić, co w dany dzień nie można robić i tak dalej. Odniosłem wrażenie, że to jest jakby system, ten taki bardzo szczegółowy, ten taki system bardzo drobiazgowych przepisów, które są czasami sprzeczne z sobą, gdzie urzędnik no tutaj nie wie, co ma z sobą zrobić, jak do tej decyzji podejść, albo najlepiej jakby już nie podejmował decyzji, to wtedy jest czysty, bo jak coś by podjął decyzję poza przepisami, a nie wszystkie przepisy obejmują jakieś tam dziedziny życia, no to miałby wtedy problem. A więc ja tu w tym momencie widzę jakiś element wręcz religijny tak zwanego dawnego nowotestamentowego faryzejstwa. O, tak to widzę. To wtedy były niemożliwe do wykonania przepisy i tak dalej. Dlaczego ten system taki faryzejski funkcjonuje, że doprowadza do aż tak silnej szarej strefy? Jeżeli jest szara strefa, to zawsze jest interes dla tych, którzy korzystają z tej szarej strefy. I to jest w sumie tutaj najważniejsze. Ale już mechanizm powstawania tego, że mechanizm powstawania starej strefy powoduje, że zawsze można kogoś na czymś złapać, zamknąć, zniszczyć i tak dalej, nie? Bo ktoś, kto prowadzi jakby wszystko jakby na legalu, no to on, jak tutaj widzieliśmy, ma problemy z konkurencją. Już nie jest wtedy konkurencyjny. No, czy to jest prawda, no to powiedzmy przedsiębiorcy by się wypowiedzieli, nie? Ale oni też za dużo nie powiedzą. No, bo pewnie powiedzmy funkcjonują też w jakiejś tam strefie. No i tutaj to porównanie jest bardzo tutaj kluczowe. Czyli mamy system faryzejski z Nowego Testamentu i dzisiaj też mamy taki właśnie system faryzejski, który powoduje szarą strefę. A więc no takie wnioski tutaj się nasuwają. Czy jeszcze mamy coś? No tak, jeszcze mi tutaj tak pomyślałem, że raczej ten projekt, który jak gdyby był zrealizowany w państwie polskim, to chyba
byłby pierwszym pionierskim projektem, że każdy pracownik mógłby od państwa dostać taką premię. Raczej chyba sobie nie przypominam i raczej chyba nie ma w żadnym państwie czegoś takiego. Polska byłaby pierwszym państwem, mogłaby dać przykład, żeby docenić tych pracowników, którzy nie wyjechali z kraju za większymi pieniędzmi. W porządku. Co mi się jeszcze tutaj nasunęło? Nasunęło mi się, że jest kwestia właśnie szarej strefy, ale Norwegia z ogromnymi podatkami też kiedyś miała taki problem. I tam też wszyscy kombinowali koń pod górę, ale w sumie ta gospodarka zdechła, znaczy no, ona zdychała. I wiecie co, z tego co mi jest dane, z tych moich danych sprzed paru lat, pojechało tam jako doradcy do Norwegii dwóch dokładnie, profesorów, ekonomistów z Polski, z Akademii w Łodzi. No tak przynajmniej mi to przekazano. No i teraz co oni zrobili? Oni zrobili taki system, który pozwolił Norwegii stanąć na nogi i wiemy, że dzisiaj z Polski się emigruje do Norwegii, no bo tam jest niby high life. Czyli tam jest jakby dobrze i tak dalej, tak już są programy norweskie tu w Polsce, a więc po prostu widzimy jak to wygląda, że z Polski ktoś przyjedzie, profesor, tu mamy taką pewną paranoję, z Polski jadą profesorowie do Norwegii i jakby uzdrawiają państwo. A w tym momencie tutaj jesteśmy w tym państwie, a sobie akurat tacy profesorowie już nie mają nic do powiedzenia. A więc to też sugeruje no, pewną niemoc celową, moim zdaniem celowe, świadome, powiedzmy, niszczenie tego państwa. To się odbija na stopie życiowej każdego Polaka. A więc widzimy tutaj, że no, to, co ja mówiłem wcześniej o tym ostatecznym rozwiązaniu, czy kwestiach co, po co, dlaczego, no to wszystko tutaj jest jakby, wszystko się zgrywa i przekłada się na ekonomię. Praktycznie, co tu chciałem powiedzieć, że w sumie ta religia przekłada się też na ekonomię. A więc to jest też bardzo ważny sposób. Być może też odnoszę wrażenie, że system szarej strefy pozwala instytucjom mieć na każdego obywatela haka. Coś w tym stylu. Żeby go albo tam ścignąć jakimiś karami i tak dalej. To jest cały system represji. Oczywiście pod płaszczem oficjalnych przepisów i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i oczywiście system urzędniczy. I to jest cały, powiedzmy, można tutaj dyskutować. Nie? Ale to chciałem tylko to powiedzieć, że tutaj jest ten element szarej strefy jako element podtekstu drugiego dnia religijnego dokładnie, czyli faryzejskiego. Co to byli za jedni faryzeusze? No to ci wszyscy, którzy znają Nowy Testament, no to mogą sobie właśnie to przypomnieć. A więc no, tak to wygląda. Czy jeszcze coś mamy? Nic nie mamy. No to dziękuję Państwu za uwagę. Zobaczymy, powiedzmy, co Państwo tutaj napiszą. A więc jest to coś, podkreślam to jeszcze, że to jest, wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nic nie robi. Czyli, bo wszyscy o tym wiedzą, ale dlaczego tego się nie, z tym w jakiś sposób nie można tego problemu rozwiązać. Czy to jest akurat ta petycja, znaczy petycja, czy ta propozycja jest jakimś rozwiązaniem? No, słuchajcie, zawsze jest jakaś propozycja. Co z tego wyniknie? No oczywiście zobaczymy. Może przeminąć z wiatrem. Też może. Ale widzimy, że obywatele nie są obojętni na to, co się dzieje w Polsce. Także dziękujemy jeszcze raz za uwagę i do następnego filmu. Dziękuję.